Czas na listopadową premierę w Operze Śląskiej w Bytomiu i tym razem rzecz wyjątkowa, bo to kolejna odsłona Waszej współpracy z Akademią Muzyczną. Tak jest, będzie to premiera Studenckie Słowo urodzinowo, ze względu na rocznicę urodzin oczywiście naszego narodowego kompozytora Stanisława Moniuszki. Kolejna nasza produkcja Verbum Nobile tym razem. Studencko, ponieważ w całej obsadzie są tylko i wyłącznie studenci. Współpracujemy z Akademią już wiele lat. Charakter tej współpracy jest o tyle ciekawy, że adepci sztuki wokalnej mają szansę stanąć przed profesjonalnymi realizatorami, dyrygentem, orkiestrą, reżyserem i współpracować, tworzyć tą sztukę. Są od samego początku w przygotowaniu, kreacji, z nami na scenie, profesjonalnie, bez żadnych taryf ulgowych, co jest też istotne i myślę, że to jest bardzo ciekawe dla nich doświadczenie. Nie chciałem martwić ojca, co słyszy ta premiera, ten spektakl, to będzie dla tych młodych ludzi, którzy w nim wystąpią, również egzamin. Jak to wygląda? Najlepszym egzaminem dla studenta Wydziału Wokalno-Aktorskiego jest kontakt z żywą sceną, sceną operową i nie ma lepszego sprawdzianu dla nas, jako dla pedagogów, ale również dla studentów lepszego niż przedstawienie operowe. Stoimy na skrzyżowaniu wszystkich najważniejszych akademickich przedmiotów charakteryzujących Wydział Wokalno-Aktorski, czyli harmonię, czyli kształcenie słuchu, śpiew solowy, podstawy gry aktorskiej, dykcję i recytację. I żadna inna kompilacja nie daje nam takiej możliwości oceny młodego śpiewaka, jak właśnie przedstawienie operowe. Jak się pracuje ze studentami? Co chciałby Pan im przekazać? No, myślę, że przy okazji o tej kulturze naszej, o tym obyczaju, ale przede wszystkim też jako studentów, jako wokalistów, o byciu na scenie, o sposobie poruszania się, o wygodzie do śpiewania, bo ja mam trochę pojęcia na ten temat, że jak śpiewak może stanąć, jak może nie zachowuje dostosowanej sztampy, prawda, nie odrzucając to wszystko, żeby było prawdziwie, żeby było naturalnie i żeby było wygodnie. Dobra. Rozumiemy się? Wywodowe przejście, dobra. Dobrze? Okay. Uzależniamy to od sensu. Bez problemu. Możecie się poczuć jak pełnokrwiści artyści operowi. Właśnie tak. Mi się wydaje, że w ogóle na tym chyba najwięcej zyskujemy, że właśnie my pracujemy w to takim trybie faktycznie już zawodowym, projektowym, tak? Czyli tak naprawdę rozpoczęliśmy rok akademicki w październiku, za chwilę będzie połowa listopada, już będziemy mieli premierę, więc przez 1,5 miesiąca przygotowywaliśmy właściwie całą operę. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam mieć taką okazję, żeby pracować z dyrygentem, z reżyserem i mieć takie próby, że to jest szkoła, to jest fantastyczne dla mnie. Ja się bardzo cieszę i próbuję robić, żeby to skorzystać jak najbardziej. Uczymy się tej pracy tak, jak ona będzie kiedyś, miejmy nadzieję, wyglądała, a do tego robimy to w bardzo przyjaznej atmosferze. Nie ma jakiejś, tak mi się wydaje, rywalizacji czy jakiegoś takiego niepotrzebnych spięć między nami. Jest raczej współpraca, wspieramy się, dobrze się bawimy. A to jest, myślę, najważniejsze, bo jest to ciężka praca, trudna oczywiście. Mi się wydaje, że to jest dla nas taka największa szkoła, że faktycznie możemy to realizować w takim trybie, w jakim faktycznie będziemy mieli, mam nadzieję, wszyscy okazję pracować w przyszłości w teatrze.